Przedszkole z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas promocja dla dzieci z Nowego Targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl. Mimo niepowodzeń Polaków i przerwanego niedzielnego konkursu Pucharu Świata, emocji pozytywnych, ale też i negatywnych nie zabrakło. Dzisiaj mamy dla Państwa obszerną relację z Zakopiańskiego Święta Skoków, na którą serdecznie zapraszamy. Jest poniedziałek, 20 stycznia, Mariusz Opyt, rozpoczynamy wiadomości telewizji Podhale. Zobaczmy, co oprócz tego w dzisiejszym programie. W Niedzicy przez dwa dni trwało Święto Kultury Spiskiej. Charytatywny koncert kolęd dla Pauliny. Spiskie Zwyki to impreza, która co roku przyciąga dziesiątki regionalnych wykonawców, chcących zaprezentować swoje artystyczne umiejętności. I w tym roku nie było inaczej. W miniony weekend w Niedzickim Domu Kultury solowi artyści, grupy taneczne i teatralne szerzyły tradycje kulturowe Spisza. Spiskie Zwyki to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim niepowtarzalna okazja, by w ciągu dwóch dni przenieść się w dawne czasy, których zdecydowana większość, zwłaszcza spośród młodszych występujących na scenie, nie pamięta. Jest to czas wypełniony folklorem, który choć wciąż obecny w życiu tutejszych ludzi, jest dość mocno wypierany przez współczesną cywilizację. A jest to folklor zrodzony ze splotu wielu kultur, przez co niepowtarzalnie. Kultura Spisza jest niezmiernie zróżnicowana i bardzo bogata. Jest bardzo bogata, bo to widzimy dzisiaj, występuje w gwarze, w tańcu, w muzyce. Ma dużo naleciałości węgierskich, słowackich, występują germanizmy, słowakizmy. Jest ogromnie bogata. Bogactwo widać również w stroju, bo nasz strój zupełnie się różni od stroju podhalańskiego. Dużo tutaj właśnie jest wpływów węgierskich. Trwające dwa dni Spiskie Zwyki odbyły się w miniony weekend już po raz 24. W pierwszym dniu konkursu na zamku w Niedzicy wystartowała rekordowa liczba 65 występujących. Przed komisją zaprezentowało się 19 skrzypków, 20 śpiewaków, 10 grup śpiewaczych i 12 gawędziarzy. A w nowo utworzonej w tym roku kategorii mistrz i uczeń zaprezentowały się 4 zespoły. W drugim dniu zwyków na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy wystąpiło 13 zespołów regionalnych prezentujących tradycje Spisza. Od 24 lat właściwie kontynuujemy rokrocznie Spiskie Zwyki. To była swego czasu też i przejęcie dziedzictwa po tak zwanej zimie spiskiej z lat 80. Więc widzimy, że impreza jest naprawdę wielowiekowa. Doskonale promuje właśnie gwarę, to co dzisiaj te trendy cywilizacyjne już nam powoli wypychają, czy kulturę spiską zdecydowanie inną od tej podhalańskiej. Ten dwudniowy konkurs, który gromadzi dzieci i młodzież, ale również dorosłych zamieszkujących tereny polskiego Spisza, jest już mocno zakorzeniony w życiu regionu. Faktem potwierdzającym jego prestiż jest choćby nominacja najlepszych muzyków, gawędziarzy i grup teatralnych do odbywających się w Bukowinie Tatrzańskiej Sabałowych Bajań. To są bardzo szczegółowe przesłuchania, gdzie każdy uczestnik jest szczegółowo omawiany, każdy zespół jest omawiany, bo dzisiaj po konkursie odbywa się omówienie z kierownikami każdej scenki. Oni chwalą, ale również proponują czasami pewne zmiany, które by miały właśnie strzec tej autentyczności. Spiskie Zwyki to także okazja do promowania folkloru Spisza, regionu sięgającego dalej niż granica polsko-słowacka. Jak przyznaje wójt gminy Łaprzeniżne Paweł Dziuban, mimo różnych problemów narodowościowych, kultura ma przede wszystkim łączyć.
Jest to rodzaj integracji, bo kultura nie ma granic, więc w tym wypadku też kultura nie ma granic. Tak jak Spisz po stronie słowackiej i polskiej, a zwłaszcza to pogranicze polsko-słowackie, Zamagórze. Jest to kultura bardzo, bardzo zbliżona, wręcz wywodząca się z tych samych korzeni. W ciągu 2 dni komisji konkursowej zaprezentowało się blisko 400 osób, przedstawiających gwarę, gawędę, muzykę, a także obyczaje panujące na Spiszu. W wydarzeniu patronowała Telewizja Podhale. W ten weekend Zakopane przeżyło prawdziwe oblężenie turystów i fanów sportu, a to za sprawą największej imprezy sportowej w zimowej stolicy Polski, Pucharu Świata w skokach narciarskich. W tym roku naszym dzielnym skoczkom niestety się nie powiodło, pogoda również pozostawiła wiele do życzenia, ale kibice za to nie zawiedli. Zakopane w trakcie minionego weekendu zostało opanowane przez biało-czerwonych kibiców z całej Polski, którzy przybyli, aby wspierać polską ekipę skoczków narciarskich. Z Przeworska jesteśmy, Podkarpacie. Wczoraj byliśmy na kwalifikacjach, Polacy odpalili, jest szał, także myślę, że dzisiaj będzie dobrze. Wisła pokazała, że kamień jest w gazie, także żółty placon zostaje z nami. Pierwszy plac, no kto nam może zagrozić? Tylko Austriacy i Słoweńcy są ciągle groźni, ale wierzymy w Polaków, prawda? Wierzymy w Polaków i jest pierwszy plac. Kibice uzbrojeni byli od stóp do głów w biało-czerwone gadżety przydatne do dopingu skoczków. Na tych, którzy nie zaopatrzyli się wcześniej w czapki i szaliki, czekały stragany, gdzie dostać można było dosłownie wszystko. Łapki, czapki, żeby nie było zimno, szaliki przede wszystkim i trąbki, no bo musi być głośno. Najwięcej sprzedają szaliki właśnie i trąbki, to jest taki towar, co najbardziej schodzi, no bo każdy jednak chce to mieć na skoczni i użytkować. Nawet ci najmniejsi kibice, którzy jeszcze nie umieją chodzić, mogli ubrać śpiochy w polskich barwach i dopingować skoczków. Tak duża liczba kibiców jak w tym roku ostatnio w Zakopanem widziana była jeszcze jak skakał Adam Małysz. Jest więcej, ale jeszcze pamiętam czasy, że dawniej też przyjeżdżało bardzo dużo, jeszcze jak Adam Małysz skakał, to było naprawdę bardzo dużo klientów. Ale teraz w tym roku też nieźle, także przyjeżdżają kibice, widać, że naszych dopingują cały czas. Na Wielką Krokę w sobotę i niedzielę weszło ponad 40 tysięcy kibiców, a kilkanaście tysięcy oglądało skoki sprzed terenu skoczni, gdyż biletów w dniu skoków nie dało się już kupić. W sobotę na Wielkiej Krokwi po raz drugi w historii rozegrano konkurs drużynowy. Po pierwszej serii Polacy zajmowali wysokie 3. miejsce. Niestety w ostatnim skoku Kamil Stoch przegrał ze świetnie skakającym Gregorem Schlierenzauerem i ostatecznie Polacy zajęli 4. miejsce. Skok nie był taki do końca czysty, ale przy tym poziomie, który teraz jest, minimalne błędy kosztują naprawdę dużo. Marzyło się pewnie nie tylko kibicom, ale w szczególności nam podium. Uważam, że stać nas dzisiaj było na to. No ale niestety, no. Sobotni konkurs wygrali Słowańcy przed Niemcami i Austrią. Niedzielny indywidualny konkurs skoków utrudniał bardzo silny wiatr. Z tego powodu odwołano serię próbną, a rozpoczęcie konkursu przełożono o 40 minut. Konkurs był bardzo często przerywany ze względu na trudne warunki, jakie panowały na skoczni. Sędziowie zdecydowali także, aby 2 zawodników powtórzyło swoje skoki, co bardzo nie spodobało się innym skoczkom oraz kibicom, którzy buczeniem i gwizdaniem przyjęli skoczków. Prawdą jest to, że mieli najgorsze warunki pierwszej serii. Nie chodzi tu o wiatr, tylko właśnie o te tory najazdowe, które zaczęły płynąć. Czy było to słuszne? Nie wiem. Wiem, że jury ma do tego prawo i z niego skorzystało. W bardzo trudnych warunkach przyszło także skakać Kamilowi Stochowi. Porwisty boczny wiatr dał o sobie znać, gdy Kamil podchodził do lądowania. Udało się na szczęście uniknąć wypadku, lecz przez obniżone noty nasz skoczek zajął 17. miejsce. Kamil nie chciał wypowiadać się o całej sytuacji, lecz skakanie w tak trudnych warunkach niewiele miało wspólnego ze sportową rywalizacją, gdyż była to wielka loteria. Na początku te warunki nie były aż tak złe, później zaczęły się pogarszać ze względu na padający deszcz i po prostu jadąc z tej samej belki zawodnicy mieli niższe prędkości najazdowe, tak by szli jedną lub dwie belkę niżej. Co już nie było sprawiedliwe, no a sam wiatr, no to jak w rosyjskiej rulecie. Jeden miał pod narty, drugi w plecy i te punkty za wiatr zupełnie tego no, nie rekompensowały, także konkurs na pewno nie był sprawiedliwy. Na szczęście pomimo bardzo trudnych warunków wszystkim skoczkom udało się bezpiecznie wylądować. Niegroźny upadek zaliczył Andreas Wang, któremu odpięła się narta. Niedzielny konkurs wygrał Andreas Bardal, oddając skok na odległość 131,5 metra. Drugi był Peter Prec, a trzeci Richard Freitag. Najlepszym z Polaków okazał się Maciej Kot, który skokiem na odległość 126,5 metra zajął 10. miejsce.
Po zakończonym przedwcześnie z powodu niesprzyjających warunków w konkursie indywidualnym trener reprezentacji Polski Łukasz Kruczek przedstawił na konferencji prasowej dziennikarzom skład reprezentacji kraju na igrzyska zimowe w Soczi w Rosji. Wśród szczęśliwców nie znalazł się Kremes Murańka, który za pośrednictwem facebookowego profilu wyraził swoje rozczarowanie gorzkimi słowami. Klimek pod zdjęciem palącej się bluzy z logo igrzysk zamieścił taki opis. Soczi, marzenia prysły, a nie powinny. Po dzisiejszym dniu nie wiem, czy warto marzyć i czy warto trenować w pocie czoła. Zdjęcie zostało usunięte po kilku godzinach z profilu. Zobaczmy zapis fragmentów konferencji. Powiem tak, że nie było łatwo, znaczy było łatwo, jeśli chodzi o większą część zawodników, o ten trzon, który w zasadzie jest trzonem. Najwięcej dyskusji, najwięcej rozważań było o tego zawodnika numer 5, czyli zawodnika tak sztampowo nazywanego trochę rezerwowym. Czy on będzie do końca rezerwowym, to różnie to w skokach bywa i tutaj nie można mu takiej roli w żaden sposób przypisywać. Powiem najpierw o tych nazwiskach, o tej czwórce. Można powiedzieć, że czwórka chyba taka zgodnie z, może cała piątka zgodnie z przewidywaniami, bo to myślę, że tutaj nie zaskoczy, jeśli wymienię tą pierwszą czwórkę. To jest oczywiście Kamil Stoch, Jan Ziobro, Maciej Kot i Piotr Żyła. To jest czwórka nasza, która w tym momencie jest najpewniejsza w kontekście startów do przodu patrząc, bo my nie mówimy tutaj o starcie, który będzie za dzień, za dwa, za trzy, tylko o starcie, który ma miejsce za trzy tygodnie i docelowo te ostatnie prawie za miesiąc. Jeśli chodzi o zawodnika numer 5, dyskusje i całe rozważania toczyły się najpierw między trzema zawodnikami. To jest Krzysiek Biegun, Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Po jakimś czasie zostało to zredukowane do dwóch nazwisk. Został Dawid i Klimek. Do końca rozważaliśmy, co postawić jako taki najważniejszy argument, dlaczego ten, a nie ten zawodnik. Spędzało, powiem szczerze, mi to sens powiek już ostatnie kilka dni, bo wiadomo, że ten termin decyzji się zbliża. Po wielu takich naradach, konsultacjach zdecydowaliśmy, że postawimy w tym wypadku na coś, czego nie da się w żaden sposób wytrenować, wyćwiczyć, czyli na doświadczenie i zawodnikiem numer 5 będzie Dawid Kubacki. Na pewno to nie jest dla Klimka decyzja łatwa, bo co tu dużo odkrywać, jest też zawodnikiem, który w tym momencie zasługiwał czy zasługuje na ten wyjazd. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że musimy postawić na mniejszą liczbę zawodników, dotyczy to wszystkich krajów. Na pewno to nie jest łatwe do przełknięcia, natomiast patrząc na inteligencję zawodnika, zawodnik to przyjmuje, czasami trzeba trochę czasu, żeby z taką decyzją się pogodzić. Tutaj Dawid, zresztą byliście tego świadkiem wszyscy, jak się pokazał w dniu wczorajszym, naprawdę był tym najjaśniejszym punktem naszej ekipy, jeśli nie w ogóle takiego całościowo konkursu, bo został zauważony przez innych także, że Dawid wraca do dobrej dyspozycji. Parowi świata towarzyszyły niestety również przykre incydenty. Po sobotnim konkursie jeden z kibiców, opuszczając teren skoczni, spadł z mostu znajdującego się przy wyjściu. Najprawdopodobniej oparł się o spróchniałą barierkę. Na szczęście nie odniósł większych obrażeń, ale ochrona obiektu próbowała zakazać fotoreporterom robienia zdjęć, chcąc zatuszować całą sprawę. To niestety nie jedyna kontrowersyjna sprawa. Dzień wcześniej operator jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych został zaatakowany przez ochronę skoczni i wylądował w szpitalu ze złamaną ręką. Sprawa być może zakończy się w sądzie. Teraz zmieniamy temat. W Szaflarach odbył się nietypowy koncert kolęd. Podczas szaflarzańskiego kolędowania już po raz drugi zbierano pieniądze dla potrzebujących dzieci. W tym roku zebrane datki zostały przekazane dla kilkunastoletniej Pauliny, chorej na mukowiscydozę. Piotr Starmach. Paulinka Szaflar, uczennica zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum, cierpi na mukowiscydozę. Dziewczynka ze względu na chorobę jest hospitalizowana w rabczeńskim sanatorium. Mukowiscydoza charakteryzuje się tym, że leczona jest w dużej mierze poprzez terapię żywieniową, w skład której wchodzą m.in. nutridrinki. Są to odżywki w postaci płynnej, zawierające niezbędne składniki do leczenia osób cierpiących na tę chorobę genetyczną. Niestety leczenie jej nie należy do najtańszych. Rodzice Paulinki starają się jak mogą, by zapewnić dziecku odpowiedni dostęp do leków,
jednakże nie zawsze są w stanie pełnego leczenia jej zapewnić. Jest to dziecko bardzo komunikatywne, wesołe, aktywne, angażujące się w wiele przedsięwzięć na terenie klasy. Jeżeli tylko samopoczucie jej pozwala, jest dzieckiem, które może być w pewnym obszarze wzorem dla innych. Choroba na pewno stanowi pewne obciążenie dla niej, z tego względu, że musi być hospitalizowana w Rabce, tam gdzie są lekarze prowadzący. Na szczęście z pomocą przychodzą mieszkańcy Szaflar. Druga edycja szaflarzańskiego kolędowania okazała się niebywałą szansą na to, by wesprzeć i wspomóc rodzinę małej Paulinki. Zbierane datki przekazane zostaną na zakup nutridrinków. To ogromna pomoc, gdyż szacunkowo średnie leczenie miesięczne wynosi kilka tysięcy złotych. Jest to choroba genetyczna, wymaga ona podawania dziecku specjalnego odżywek. Są to odżywki bardzo drogie i z racji tego, że tą informację mamy tu wszyscy i zaangażowana jest w to też szkoła, która wie o tym i nasi szaflarzańscy tu też mieszkańcy bardzo są w to zaangażowani i chcemy wspólnie też i rodzicom i tej dziewczynce pomóc. W Europie Zachodniej średnia długość życia chorych wynosi 40 lat. W Polsce jest ona o połowę niższa, gdyż wynosi 20 lat. Różnice te powoduje głównie brak dostępu do nowoczesnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy profesjonalnej opieki medycznej i fizjoterapeutycznej. Najbardziej problematyczną kwestią jest jednak ograniczony dostęp do nowoczesnych leków wynikający z braku refundacji przez państwo. Konieczność pomocy takim ludziom jest tak oczywista, że żeby to zorganizować, nie trzeba było ludzi jakoś zachęcać. Równolegle z kilku środowisk, tutaj na inicjatywa wyszła ze środowiska Związku Podhalan, szkoła, harcerze, widać, że również osoby niezorganizowane w jakichś takich organizacjach są skłonne uczestniczyć i w każdej możliwej formie do tego się przyczynić, żeby te środki zapewnić. Zbiórka pieniędzy odbyła się przy wejściu do kościoła parafialnego w Szaflarach, w którym odbywał się koncert kolęd. Żeby wspomóc Paulinkę, w organizację tej akcji podjęła się szkoła, szaflarzański oddział Związku Podhalan, tamtejsza ochotnicza straż pożarna i parafia. Pytamy, bo jest taka możliwość, jak ktoś nie mógł być dzisiaj tutok w kościele, co by te pieniądze uskładać, to można te pieniądze wpłacać na konto. I konto jest podane, są też takie naklejki, można tu się przyglądnąć mojej naklejce, którą mam na serdoku. Tak będzie też możliwość, aby ktoś był zainteresowany, to można się ze szkołą skontaktować w Szaflarach, podadzą numer konta i tam trzeba dopisać. Dzień druż, patrzaj, za co trzeba napisać? Dla Paulinki, nie? Dla Paulinki tutaj i tak, taki numer to konta, jak tutaj coś powiedziałem, Martuś, także w to tu będzie, no, to niech złozi, a w to wyci to numer konta i wpłaci pięknie pytomy, bo cel jest naprawdę taki wstydny. No. Bóg zapłać, piękny pytomy. Braku zimy ciąg dalszy. Ta sytuacja zaczyna dotykać właścicieli stoków narciarskich, które ze względu na niesprzyjające warunki zaczynają być nieopłacalne. Turyści natomiast z optymizmem podchodzą do sprawy i starają się cieszyć z każdego przejechanego metra. Piotr Twardowski. Chociaż jest środek zimy, o śniegu można na razie tylko pomarzyć. Mimo jednodniowego, niespodziewanego ataku zimy w minionym tygodniu, na Podhalu panuje iście wiosenna aura. To wyjątkowo ciężki czas, zwłaszcza dla właścicieli stoków narciarskich, którzy martwią się niezimową pogodą. Każdy ewentualny opad deszczu przy dodatniej temperaturze może sprawić, że śnieg na stokach zamieni się w błoto. Ekipy pracujące przy dośnieżaniu wykorzystują każdą okazję, by uruchomić armatki śnieżne, a to niestety zwiększa koszty utrzymania. Na stokach jest to, jak widać, śnieg mamy w granicach od 30 do 80 cm, ale niestety pogoda jest taka, jaka jest. Martwimy się tylko, żeby nie padał deszcz. Dużo ludzi przyjeżdża, chociaż mamy bardzo dużo telefonów z zapytaniem, czy to jest prawda, że stok jest naśnieżony i można jeździć. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek na Podhale narzekają na sztuczny śnieg na stokach, który w odróżnieniu od tego naturalnego nie daje takiej przyjemności z jazdy. Mimo to cieszą się, że mimo zupełnie niezimowych warunków mogą choć trochę pojeździć na nartach. Tak, dla mnie się dobrze jeździło, no a były małe wybojny i zaspy, w których się trudno jechało. Pogoda jest tragedia, szczerze mówiąc, nie da się, tu się da jeździć, ale to
chyba jedyny stok, jaki jest w okolicy, że jeździ. Nie wiem, pierwszy raz jesteśmy, ale jest błoto. Błoto się robi. Jak mróz nie przyjdzie, no to nie ma co. Trochę jest trudno na kolejnach, ale ogólnie nawet dobrze. Wedle ostrożnych prognoz synoptyków, być może jeszcze w tym tygodniu pod Tatrami zrobi się biało. Szalejąca na północy Polski zima ma szansę dotrzeć także tutaj. I taką nadzieję mają zarówno turyści, jak i oczekujący na nich górale. Jesienna aura nie przeszkodziła Międzynarodowej Federacji Narciarskiej po raz trzeci zorganizować World Snow Day 2014, które jak zwykle odbyło się w Zakopanem. By impreza mogła się udać, do Zakopanego przywieziono 4 ciężarówki wypełnione śniegiem. Mimo tak dziwnych warunków, jak na imprezę mającą promować zabawę najmłodszych na śniegu, uczestnicy bawili się świetnie. Temu wydarzeniu przyglądał się Marcin Szkodziński. W Zakopanem po raz trzeci zorganizowano Światowy Dzień Śniegu. Zabawy promujące aktywną formę wypoczynku miały odbyć się w tym roku bez śniegu. Organizatorzy jednak specjalnie na ten jeden dzień przywieźli śnieg dla dzieci. Dzięki 4 ciężarówkom pełnym białego puchu, które przyjechały z Białki Tatrzańskiej, udało się zrobić 100-metrową trasę do narciarstwa biegowego. Ten śnieg ręcznie pracownicy Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu do 11 w nocy rozsypywali, po czym pani Basia Sobańska ze swoją brygadą ratrakową, czyli czytaj uczniami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ten śnieg przerobili, przygotowali, wyrzeźbili tory i oto mamy trasę z 2 torami do biegania i mamy też już zawodników. Samo zdobycie śniegu przy dodatnich temperaturach, jakie panują w Zakopanem, było nie lada wyzwaniem, lecz przygotowanie trasy bez użycia ratraka również sprawiło wiele trudności. Trasa została dwukrotnie ubita nartami, ponieważ nocne opady deszczu zniszczyły przygotowane tory. Kiedy ja byłam jeszcze zawodniczką, biegałam na nartach, to już było dosyć dawno, tak trasy były przygotowywane, że po prostu deptaliśmy nartami. Wczoraj deptaliśmy i zakładaliśmy tory, dzisiaj trzeba było niestety wszystko powtórzyć od nowa, ponieważ padał w nocy deszcz i zrobił nam z tego lodowisko. Ale udało się przygotować, mają dzieciaki 2 tory założone. Wysiłek włożony w przygotowanie trasy opłacił się i dzieci mogły startować w biegach narciarskich. Organizatorzy przygotowali także szereg innych atrakcji, konkursów i zabaw dla dzieci. Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się stoiska TPN-u i Topru, gdzie w ciekawy sposób przedstawiono zagadnienia związane ze śniegiem i pogodą. Pracownicy TPN-u specjalnie na ten jeden dzień przynieśli w termosach śnieg z Tatr, aby pokazać badania, które przeprowadzają w Instytucie Meteorologii. Wszyscy, którzy przybyli na Światowy Dzień Śniegu, mogli oglądać także pokaz plecaka lawinowego, który może uratować życie osobie porwanej przez lawinę. Brak śniegu podczas tegorocznej edycji Światowego Dnia Śniegu stał się idealną okazją do pokazania, w jaki sposób sportowcy trenują w lecie i przygotowują się do zimy. Mamy przygotowany cały szereg trenażerów i ćwiczeń sprawnościowo-zręcznościowych dla zawodników, dla dzieci. Tak zawodnicy, narciarze w czasie lata trenują. W związku z tym dzisiaj nasze dzieci mogą tu przyjść i poćwiczyć na trenażerach z nauczycielami wychowania fizycznego i zobaczyć, jak to jest, kiedy nie ma śniegu, czyli latem, jesienią, kiedy narciarze przygotowują się do zimy. Do zimy właśnie tak ćwiczą. Dzisiaj całe stoisko tych trenażerów i urządzeń jest. World Snow Day doczeka się także swojego hymnu w Zakopanem, do którego słowa ułożył Marek Kot. Wreszcie ferie, proszę was, już na narty przyszedł czas. Sami już nie będzie mróz, będzie się po stoku mróz. Sami już nie będzie mróz, będzie się po stoku mróz. Hej! Przed bałwana, bo jest śnieg, szybnie narty trenuje. Bądź aktywny koralu, wykorzystaj biały kół. What's all day? It's okay. What's all day? It's okay. What's all day? It's okay.
To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu Piotra Starmacha zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszych wiadomości już w najbliższą środę. Dobranoc. Przedszkole z widokiem to nowo wybudowana placówka, która zapewni Twojemu dziecku lepszy start. Oferujemy ciekawe i urozmaicone zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia plastyczne i gimnastyczne oraz zdrową i pyszną kuchnię. Tylko u nas, promocja dla dzieci z Nowego Targu i okolic. Sobota dniem otwartym dla rodziców. Więcej informacji pod numerem 604 151 447. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl